Cześć kochani, przepraszam, czy ostatnio nie wrzuciłem filmiku, ale nie miałem czasu ani chęci. I dzisiaj wrzucam filmik Sianokosze. Sianokosze na dawno już wam obiecanej na mojej mapie. To jest moja mapa, dzisiaj będzie Sianokosze. Wczoraj sobie posiekłem i przewróciłem, a dzisiaj będzie zgrabianie i presowanie. I dzisiaj odcinek, dzisiaj wrzucę, a odcinek będzie się nazywał Sianokosze. Pewnie myślicie, gdzie kosze łąka, a ja kosze takie te poboce obok pola numer 23, gdzie taki pasek zieleni, szkoda, żeby ta trawka się zmarnowała. To mówię. A kolejną łąkę posiekę tam, obok krów.
razu. Sorry, że tak dzisiaj te mało mówne, ale chciałbym się dzisiaj tak bardziej na grze skupić. Zaraz sobie zgrabimy wszystko ładnie na ząbki i te i pojadę po presę i ja chyba pokażę, jakie mam maszyny w gospodarstwie i mój nowy nabytek wam pokażę. Dzisiaj raczej tego nie spresuję, dopiero jutro. Dzisiaj zobaczycie, jak zgrabiam, a jutro zobaczycie, jak presuję. I obiecuję wam, będzie lepsze oświetlenie i będzie lepiej widać, bo dzisiaj tak... To wideo nie jest takie, nie będzie taki super ekstra. Jutro postaram się bardziej. Jutro zobaczycie ten mój nowy nabytek. Mogę wam zdradzić,
Czy to będzie przyczepa samozbierająca do dużych kostek słomy? A ja ostatnio w internecie sobie znalazłem, ale nie wiem, czy nie będę musiał wykasować, podczas mi się ostatnio granie, co od tego muli, co od czegoś innego, manualne podszczepianie i odszczepianie i zaczepianie maszyn. Zjeżdżamy na gospodarstwo, ja się z wami żegnam. O, widzicie takie... Ścina mi grę. To ja sobie to zgrabiareczkę już tu zostawię. Zaraz podszczepię presę, a jutro będziecie mogli zobaczyć, jak presuję. I pokażę wam, jakie mam maszyny. To ja się z wami żegnam. Cześć, mówił do was Jakub Marcinkowski. Akcja Siarokosy. Jutro ciąg dalszy. Presowanie. Cześć.